Dzień dobry Państwu. Ja postaram się, żeby było jednak optymistycznie, mimo że od tej recesji nie uciekniemy aż tak od razu. To, co jest istotne na początek, Bank Światowy oszacował wzrost gospodarczy w naszej gospodarce globalnej w roku 2012 na poziomie około 2,5%. Wzrost na rok 2013 szacowany jest na około 2,7-2,8%. I tak naprawdę mamy dwa bieguny, jeżeli chodzi o gospodarkę globalną. Na jednym jest strefa euro, na drugim są bardzo szybko rozwijające się gospodarki krajów azjatyckich. Zaczniemy od pierwszego brzegu, z którego aktorzy w filmie, który tutaj pan redaktor zacytował, z którego chcą się przedostać na drugi brzeg, ten bardziej bezpieczny, czyli zaczniemy od sytuacji w krajach wysoko rozwiniętych, a przede wszystkim skupimy się na strefie euro. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy o tym, że strefa euro jest w recesji, natomiast to, co jest ważne, to to, że nie możemy zapominać o tym, że strefa euro ciągle ma ogromny potencjał. Przede wszystkim ciągle gospodarstwa domowe w strefie euro w poszczególnych krajach są gospodarstwami bardzo zasobnymi. Jeżeli porównamy ich zasobność do zasobności portfeli gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej czy na innych rynkach, to te gospodarstwa są rzeczywiście ciągle bardzo zamożne. To jest o tyle istotne, że bardzo ważne jest, ile pieniędzy mogą wydawać gospodarstwa domowe, aby stymulować wzrost w poszczególnych krajach. Jeżeli porównamy tę zamożność w stosunku do realizowanego przez poszczególne kraje poziomu PKB, to najbardziej zamożnymi gospodarstwami domowymi są gospodarstwa domowe w Belgii, we Włoszech czy w Holandii. Druga rzecz, jeżeli spojrzymy na kwestię związaną z zadłużeniem makroekonomicznym, z zadłużeniem, z długiem publicznym poszczególnych krajów. Oczywiście bardzo wiele krajów strefy euro ma ogromne problemy z poziomem zadłużenia oraz ma problemy z jego obsługą. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że są takie kraje, gdzie to zadłużenie wcale nie jest takie duże. Takie jak Estonia, takie jak Luksemburg, jak Finlandia, Słowacja. Problem tylko w tym, że są to bardzo małe kraje, że te kraje, które rzeczywiście odgrywają istotną rolę w całej gospodarce strefy euro, są bardzo zadłużone i muszą się z tym zadłużeniem borykać. W związku z tym, tak naprawdę, mimo że ten potencjał istnieje, strefa euro wciąż nie może wyjść z recesji. Dlaczego? Wspomniałem o tym, że gospodarstwa domowe mają potencjał, mogą wydawać określone środki na to, żeby wzmagać konsumpcję wewnętrzną, ale niestety jest bardzo niewiele krajów, w których w ogóle rośnie realna płaca w strefie euro. Tak naprawdę tylko w Austrii i w Niemczech w roku 2012 realnie wzrosły wynagrodzenia. W zdecydowanej większości krajów te realne wynagrodzenia w sposób drastyczny zaczęły spadać. A jeżeli czujemy, że zarabiamy mniej, mamy tym mniejszą skłonność do wydawania. Dodatkowo bardzo istotnym elementem, który pogrąża sytuację w strefie euro, jest to, że te kraje mają ogromny problem z bezrobociem wśród ludzi młodych. Jeżeli spojrzymy na statystyki i na przykład na Grecję, na Hiszpanię czy Portugalię, to stopień bezrobocia wśród ludzi młodych w tych krajach to jest od 30 do 50%. To jest ogromny problem społeczny, już taki strukturalny, który bardzo mocno przekłada się na potencjał wzrostowy tych poszczególnych krajów. Jeżeli spojrzymy z kolei na biznes, to wciąż nie ma optymizmu wśród biznesmenów, wśród przedsiębiorców, a to dodatkowo potęguje brak woli do inwestowania, potęguje recesję, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na prawy wykres na tym slajdzie, to widać, jaka jest ścisła korelacja między tym, jak postrzegają przyszłość przedsiębiorcy, a jak kształtuje się PKB strefy euro.
praktycznie te linie się pokrywają. W związku z tym, że tego optymizmu póki co ciągle nie ma, jeżeli chodzi o przedsiębiorców w strefie euro, nie możemy się spodziewać jakiegoś specjalnego odbicia. Dodatkowym problemem jest to, że wiele z krajów strefy euro nie jest w stanie korzystać z tego, że kraje rozwijające się rozwijają się tak szybko. Wspomnieliśmy już tutaj o tym, że kraje azjatyckie rozwijają się bardzo szybko, że tam nie ma w ogóle mowy o kryzysie. Natomiast problemem wielu krajów strefy euro jest to, że tak naprawdę eksport tych krajów do krajów rozwijających się jest stosunkowo niewielki. Z naszych badań wynika, że tak naprawdę tylko 4 kraje ze strefy euro przekraczają w swojej strukturze eksportu 30% eksportu do krajów rozwijających się. Większość rynków europejskich nastawionych jest na samą strefę euro, tudzież na kraje europejskie, szerzej rozumiane na Unię Europejską. W związku z tym nie można skorzystać z tej możliwości, jaką daje bardzo silny rozwój krajów azjatyckich chociażby. Dodatkowym hamulcem, jeżeli chodzi o rozwój strefy euro, są wysokie koszty pracy. Jeżeli spojrzymy na prawy wykres, możemy zauważyć, że w ciągu 10-12 lat dramatycznie wzrosły koszty pracy w poszczególnych krajach strefy euro. Największy wzrost miał miejsce w Hiszpanii, w Irlandii i we Francji. W niektórych krajach, które szybciej zostały dotknięte i bardziej boleśnie kryzysem, w ostatnim czasie te koszty pracy zaczęły maleć. Ale biorąc pod uwagę spojrzenie globalne, te koszty pracy są zdecydowanie wyższe i przez to konkurencyjność firm ze strefy euro jest znacznie mniejsza niż tych firm, które działają w krajach rozwijających się. Tutaj na pewno in plus wyróżnia się gospodarka niemiecka, bo jak spojrzymy na wykres, widać, że koszty pracy w Niemczech oczywiście wzrosły w tym okresie, natomiast relatywnie niewiele. Ten wzrost nie przekracza 10%. Czyli w porównaniu z innymi krajami jest to rzeczywiście mało. I to jest też jeden z powodów, oczywiście nie jedyny, że przedsiębiorstwa w Niemczech są dużo bardziej konkurencyjne od pozostałych. Efekt jest taki, że strefa euro jest w recesji. Ta recesja w roku 2012 objawiła się spadkiem PKB na poziomie 0,3%. I nie ma specjalnie sygnałów, symptomów tego, że ta sytuacja może się zmienić w roku 2013. Przewidujemy, że ten spadek PKB może być nieco mniejszy, natomiast nie można oczekiwać tego, że strefa euro jako całość wyjdzie z recesji. Oczywiście są tutaj pozytywne elementy. Ciągle powyżej zera kształtuje się PKB. Wzrost PKB gospodarki niemieckiej. Oczywiście ona również jest dotknięta spowolnieniem, ale jednak utrzymuje pewien niewielki poziom wzrostu. Takim światłem w tunelu jest również gospodarka irlandzka, która po problemach lat poprzednich odbija się teraz dosyć szybko. I również gospodarka belgijska. Te kraje, które do tej pory miały już bardzo duże problemy, czyli Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Grecja, one te problemy nadal będą miały. Niestety te problemy są bardziej strukturalne niż koniunkturalne. Dlatego też rok 2013 dla tych krajów również będzie ciężki. Może w niektórych przypadkach ta recesja będzie nieco niższa, tak przewidujemy, ale jednak bardzo cały czas dotkliwa. Jeżeli spojrzymy na firmy, bo tak naprawdę to sytuacja przedsiębiorstw na naszej konferencji nas najbardziej interesuje, możemy wyróżnić, jeżeli chodzi o kraje rozwinięte, 3 takie grupy firm. Pierwszą są firmy francuskie i włoskie. Są to firmy, które są relatywnie niewielkie, mają powiedzmy przeciętne zadłużenie. Jeżeli przeanalizujemy całkowite zadłużenie sektora przedsiębiorstw do PKB tych krajów, to zadłużenie jest umiarkowane. Natomiast te firmy też generalnie nie generują specjalnie wysokich zysków. Można nawet powiedzieć, że w porównaniu z innymi krajami rentowność przedsiębiorstw w tych dwóch krajach jest stosunkowo niska.
To świadczy o tym i to jakby wywołuje też taki skutek, że te firmy są bardzo mocno narażone na zmiany sytuacji makroekonomicznej, a przede wszystkim są bardzo uzależnione od konsumpcji wewnętrznej w tych krajach. Zarówno we Włoszech, jak i we Francji ta konsumpcja w ostatnim czasie bardzo mocno spadła. W związku z tym przedsiębiorstwa zarówno włoskie, jak i francuskie przeżywają bardzo duże problemy. Nie ma zbyt wielkiego pola do eksportu. Historycznie te firmy były nastawione na rynki krajowe. W związku z tym mają ogromny problem z utrzymaniem konkurencyjności, określonego poziomu zyskowności, a przez to też wypłacalności. I często zdarza się tak, że niestety opóźniają się z płatnościami. Drugą grupą firm są firmy brytyjskie i hiszpańskie. Tu sytuacja jest o tyle inna, że zadłużenie statystyczne tych firm jest zdecydowanie większe. To, jeżeli spojrzymy na strefę euro, statystycznie to firmy hiszpańskie czy brytyjskie są zdecydowanie najbardziej zadłużone. Ale co ciekawe, one też generują najwyższe zyski. I to fakt. Jeżeli spojrzymy na firmy hiszpańskie, ostatnie lata, szczególnie dla dużych podmiotów hiszpańskich, wcale nie były złe. One generowały całkiem przyzwoite zyski. Natomiast problemem jest to, że te zyski nie mogą być przekształcone w inwestycje. Dlatego, że zdecydowana większość tych firm boryka się z bardzo dużym poziomem zadłużenia, który musi być obsługiwany, który musi być spłacany. W związku z tym, pomimo tego, że zyskowność jest spora, to możliwość reinwestowania tych zysków jest stosunkowo niewielka. Najlepsza sytuacja jest w firmach niemieckich i amerykańskich. Rzeczywiście, te firmy najlepiej płacą. Jeżeli porównamy te sześć krajów, te trzy kategorie, te firmy najlepiej płacą i generalnie są w najlepszej sytuacji finansowej. To wynika z tego, że one przede wszystkim są mało zadłużone, odporne na czynniki zewnętrzne, nastawione na eksport, nieuzależnione od konsumpcji wewnętrznej i dzięki temu też konkurencyjne. Wspominałem wcześniej o tym, że koszty pracy w Niemczech są relatywnie niskie i to też ma odzwierciedlenie w odporności tych firm na kryzys, z którym się niestety teraz muszą zmierzyć. Jeżeli spojrzymy sektorowo na strefę euro, to zdecydowanie z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej ryzykownym sektorem jest oczywiście budownictwo. Mówię oczywiście, bo mówi się o tym już od dłuższego czasu na wielu forach, że jest to sektor, który przyczynia się do największych problemów strefy euro w sensie wypłacalności, w sensie dyscypliny płatniczej. My mamy również takie doświadczenia, że branża budowlana dostarcza największej ilości upadłości, dostarcza największej ilości przeterminowanych płatności. Tak wygląda teraz sytuacja. I taka sytuacja jest odzwierciedlona w całej strefie euro. Inne sektory, które mają obecnie problemy, to są sektory typowo związane z konsumpcją wewnętrzną, czyli handel detaliczny, czyli usługi, przemysł rolno-spożywczy. Są to te sektory, które również statystycznie płacą gorzej i których dyscyplina płatnicza i ryzyko są tutaj pod dużą presją. Co istotne, pogarsza się również sytuacja w sektorze metalowym, stalowym. To wynika z dwóch względów. Pierwszy to jest ścisłe powiązanie przynajmniej części tego sektora z przemysłem budowlanym, a drugi to jednak niższa dużo sprzedaż samochodów, rosnące spowolnienie, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu motoryzacyjnego, dla którego przemysł metalowy jest bardzo istotnym dostawcą. Najmniejsze ryzyko z naszych doświadczeń, historycznie już to się potwierdza, jest w sektorze energetycznym, farmaceutycznym i chemicznym. Rzeczywiście w tych sektorach obserwujemy najmniejsze kłopoty z płatnościami. Teraz chciałbym się skupić na pewnym porównaniu najważniejszych gospodarek strefy euro, czyli gospodarki niemieckiej i gospodarki francuskiej. Co ciekawe, jeżeli chodzi o poziom upadłości w tych dwóch krajach, to w roku 2003 ten poziom był w obydwu krajach bardzo podobny. Jeżeli odniesiemy liczbę upadłości do liczby firm, procent firm upadających w danym roku był bardzo zbliżony, zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że
upadłości w Niemczech jest 2 razy mniej niż we Francji. To wynika z jednego podstawowego względu. Firmy niemieckie są zdecydowanie nastawione na eksport, mają bardzo zróżnicowane możliwości, jeżeli chodzi o eksport i nie są uzależnione w całości od strefy euro, po pierwsze, a po drugie, w związku z tym, że nastawione są na eksport, nie jest dla nich tak bardzo istotna konsumpcja wewnętrzna, która oczywiście też w związku z recesją spada. Natomiast jeżeli chodzi o firmy francuskie, one są bardzo uzależnione, można powiedzieć nastawione na rynek krajowy historycznie. W związku z tym to, że popyt na rynku wewnętrznym we Francji spada, powoduje, że liczba upadłości firm, problemy płatnicze firm francuskich zdecydowanie rosną. Co ciekawe, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, rzeczywiście tych firm, które upadają, jest mniej. Natomiast upadają duże firmy i to jest bardzo charakterystyczne dla gospodarki niemieckiej, że firmy średnie, mniejsze są generalnie dosyć odporne. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z upadłościami, bardzo często dotyczą one firm bardzo dużych, teoretycznie, które nie miały prawa upaść. Najlepszym przykładem jest tutaj sieć Schleckera, która generowała rocznie około 6 miliardów euro obrotu, a w roku 2012 niestety upadła. I to ma o tyle istotne znaczenie, że upadłość takich firm przekłada się dosyć głośnym echem i dosyć istotnie na całą gospodarkę niemiecką. Wspomniałem o tym, że firmy francuskie są nastawione na rynek krajowy, w związku z tym, że konsumpcja spada, to liczba upadłości jest stosunkowo istotna. I rzeczywiście, od dłuższego czasu poziom upadłości firm we Francji to jest około 60 tysięcy rocznie. Do tej pory było tak, że upadały najczęściej firmy bardzo małe bądź średnie. To, co można zauważyć ostatnio, to, że jednak ta granica przesuwa się coraz wyżej i coraz częściej upadają firmy nieco większe, a to powoduje określone reperkusje społeczne i gospodarcze we Francji, dlatego że koszty społeczne, czyli utrata pracy przez określoną liczbę osób, jak również koszty finansowe związane z utratą pieniędzy przez wierzycieli są coraz większe. I to napędza jeszcze dodatkowo problemy rynku francuskiego. Na prawym wykresie, myślę, bardzo dobrze widać to, jak ma się popyt wewnętrzny we Francji do dynamiki upadłości. Widać bardzo silną korelację. Jeżeli popyt wewnętrzny rośnie, natychmiast w tym samym czasie spada liczba upadłości. Jeżeli popyt wewnętrzny maleje, natychmiast rośnie liczba upadłości, a w związku z tym, że nie przewiduje się, żeby we Francji ten popyt wewnętrzny mógł rosnąć w roku 2013. Musimy się też spodziewać tego, że ten rok pozostanie trudnym dla rynku przedsiębiorstw we Francji. Dla firm hiszpańskich, włoskich niestety nie ma specjalnie dobrych wieści, nie ma dobrych przewidywań, jeżeli chodzi o rok 2013. Będzie on dalszym rokiem wzrostu liczby upadłości. Jeżeli chodzi o firmy hiszpańskie, to w ciągu 5-6 lat tak naprawdę liczba upadłości wzrosła 6-krotnie. Jest to bardzo dramatyczna zmiana i ona odzwierciedla to, co się dzieje obecnie w społeczeństwie hiszpańskim i w gospodarce hiszpańskiej. Jeżeli chodzi o gospodarkę włoską, ta dynamika nie jest tak duża, natomiast per saldo tych firm upada znacznie więcej. Co jest tego powodem? Oczywiście generalnie zmiany strukturalne i te problemy, które dotykają sektora, czy dotykały sektora bankowego w Hiszpanii. Teraz już ta sytuacja ulega zmianie. Banki hiszpańskie w dużej części zostały zreformowane i to, że teraz oczyszczają swoje bilanse, ma niestety negatywny wpływ na firmy, dlatego że ciągle widoczny jest spadek akcji kredytowej i to, że banki starają się poprawić swoją kondycję, de facto kończy się tym, że akcja kredytowa rokrocznie spada. W związku z tym firmy hiszpańskie nie mogą liczyć na wzrost wsparcia ze strony instytucji finansowej, na wzrost finansowania swojej działalności.
We Włoszech przez pewien czas było nieco inaczej, natomiast obecna sytuacja gospodarcza Włoch skłania wiele banków do tego, by tę akcję kredytową ponownie ograniczać. I to nie jest niestety dobry sygnał dla przedsiębiorstw, bo nie mogą one liczyć na to, że będą mogły wykorzystać te środki do finansowania bieżącej działalności. Krótkie omówienie sytuacji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Możemy sytuację przedsiębiorstw w tych krajach określić jednym słowem, niepewność. Dlatego, że generalnie dyscyplina płatnicza firm amerykańskich, firm japońskich z naszych doświadczeń wynika, że jest przyzwoita, można powiedzieć bardzo dobra. Nie ma generalnie jakichś spektakularnych problemów, jeżeli chodzi o zachowania płatnicze firm amerykańskich czy japońskich, szczególnie na tle przedsiębiorstw ze strefy euro. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na wskaźniki optymizmu przedsiębiorców, tutaj akurat jest to wskaźnik dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw, to on jest bardzo zmienny i generalnie nie sięga zbyt wysoko, a to wynika z tego, że jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, ona ciągle boryka się z ogromnym zadłużeniem, a przede wszystkim z tym, że nie ma woli politycznej ani decyzji politycznej, która w jakikolwiek sposób wyjaśniłaby tę sytuację. Są ciągłe przepychanki między kongresem a prezydentem, do jakiego poziomu można się zadłużać. To powoduje, że tak naprawdę rośnie niepewność wśród przedsiębiorców, nie wiadomo w jaką stronę decyzje polityczne pójdą. I to też powoduje, że pewne inwestycje są odkładane na później. Jeżeli chodzi o gospodarkę japońską, to tutaj problemy są nieco inne. Pierwszym jest to, że jeden z bardzo istotnych sektorów Japonii, czyli sektor elektroniczny, przeżywa dosyć duży kryzys, bardzo dużą konkurencję ze strony innych azjatyckich krajów. A do tego eksport Japonii do Chin napotyka na coraz większe trudności. Chiny starają się ograniczać ten eksport z Japonii, a Chiny były do tej pory dla Japonii bardzo istotnym partnerem gospodarczym, co też powoduje, że ta niepewność wśród przedsiębiorców japońskich jest dosyć istotna. Jeżeli chodzi o naszą ocenę ratingową krajów, a tu chciałbym podkreślić, że my oceniamy ryzyko korporacyjne, czyli ryzyko związane przede wszystkim z wypłacalnością firm z poszczególnych krajów, to co się nasuwa, to przede wszystkim obniżenie w ostatnim czasie ratingu Włoch i Hiszpanii do poziomu B. Przypominam, że to jest skala siedmiostopniowa od A1 do D, gdzie A1 jest najlepszą oceną. Można też zauważyć obniżenie ratingu do A1 z negatywną obserwacją dla Japonii, czego powodem jest to, o czym przed chwileczką wspomniałem. Jedynym światełkiem w tunelu dla gospodarek wysoko rozwiniętych jest Islandia. Mówię to troszeczkę z przekąsem, dlatego że wszyscy wiemy, że Islandia jest na tyle małą gospodarką, że rozwój tej gospodarki czy poprawa zachowań płatniczych przedsiębiorstw w tej gospodarce nie będzie miała wielkiego przełożenia na to, co się dzieje we wszystkich krajach strefy euro czy krajach wysoko rozwiniętych. Ale jest ona dobrym przykładem na to, że po ogromnych problemach, jaki miał zarówno system bankowy, jak i cała gospodarka Islandii, potrafiła ona ten kryzys zażegnać, zrestrukturyzować system bankowy i obecnie rzeczywiście przedsiębiorstwa z tego kraju zachowują się dużo lepiej, jeżeli chodzi o dyscyplinę płatniczą. Teraz może przejdziemy do nieco bardziej optymistycznych elementów. Kraje rozwijające się. Wschodząca Azja, planowany wzrost gospodarczy w tych krajach to jest blisko 7% w roku 2013. Oczywiście nie wszystkie regiony, jeżeli chodzi o gospodarki rozwijające się, rozwijają się w podobnym tempie. Wszyscy wiemy, jak rozwija się Europa Środkowo-Wschodnia, dużo wolniej z różnych przyczyn. Dużo wolniej obecnie rozwija się Brazylia. Natomiast generalnie, jeżeli porównamy sobie gospodarki wysoko rozwinięte do rozwijających się, no to jest tutaj ogromna przepaść. Powstaje pytanie, czy to, co się dzieje w krajach wysoko rozwiniętych, może się w jakikolwiek sposób przełożyć na to, jak wygląda rozwój w gospodarkach rozwijających się.
Oczywiście może i to wszystko zależy od tego, jakie są, jak silne są powiązania handlowe między poszczególnymi krajami. I ten wykres bardzo dobitnie to wskazuje, że te kraje, które mają, są bardzo uzależnione od eksportu do strefy euro, mają dużo słabszy wzrost gospodarczy. Te, które są mniej uzależnione lub mogą dyktować warunki takiej wymiany gospodarczej, mają się dużo lepiej. Tutaj na czoło wysuwają się Chiny, Indie i co ciekawe Indonezja i Filipiny, które w ostatnim czasie rozwijają się bardzo szybko. Jak wygląda kwestia związana z finansowaniem krajów rozwijających się? Wspomnieliśmy o tym, że strefa euro czy kraje rozwinięte przeżywają problemy. Natomiast tego w ogóle nie widać w inwestycjach, które przedsiębiorstwa robią w krajach rozwijających się. Wciąż bardzo dużo środków jest przekazywanych na inwestycje w krajach rozwijających się. A to też może świadczyć o tym, że skoro firmy nie mogą specjalnie rozwijać się w swoich macierzystych krajach, starają się wykorzystać te możliwości, jakie daje gospodarka krajów rozwijających się. Także firmy z krajów rozwiniętych nadal inwestują bardzo silnie w krajach rozwijających się. Gorzej z bankami. Banki europejskie od dłuższego już czasu wycofują się czy zmniejszają swoją akcję kredytową w krajach rozwijających się, co jest o tyle istotne, że stanowią one na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo istotne źródło finansowania. Na przestrzeni 7 lat ten poziom akcji kredytowej banków europejskich zmalał z 75% PKB do 67%. W związku z tym, że to finansowanie ze strony banków europejskich czy banków krajów rozwiniętych maleje, kraje rozwijające się muszą radzić sobie same. W związku z tym bardzo mocno rozwijają swój własny system bankowy, bardzo mocno rozwijają akcję kredytową swoich własnych banków lokalnych, co szczególnie widać w Chinach i Wietnamie. Tam rzeczywiście ta dynamika jest ogromna i można nawet powiedzieć, że już mamy do czynienia z pewną bańką spekulacyjną, jeżeli chodzi o kredytowanie, dlatego że biorąc pod uwagę to, że średnia dla krajów Unii Europejskiej to jest 90% wartości PKB stanowią kredyty, które zostały udzielone sektorowi prywatnemu, w Chinach mamy tutaj już do czynienia ze wskaźnikiem zbliżającym się do 130%. Oczywiście w tych krajach, gdzie te banki lokalne są słabe, takich jak Algieria czy Argentyna, no rzeczywiście jest to pewna restrykcja, jest to pewne ograniczenie dla rozwoju tych krajów, dlatego że nie ma środków na rozwijanie prywatnego biznesu w tych krajach. To jak wspomniałem, jeżeli chodzi o zadłużanie się i akcję kredytową, bardzo się ta sytuacja rozwija, jeżeli chodzi o kraje rozwijające się. I na prawym wykresie widzimy, jak szybko rośnie zadłużenie zewnętrzne przedsiębiorstw, na przykład w Rosji, czy w Turcji, czy na przykład w Brazylii. To, co ważne, jeżeli chodzi o potencjał gospodarek rozwijających się, to, że ich podstawową zaletą jest to, że są bardzo mało zadłużone. Jeżeli porównamy poziom długu publicznego do PKB gospodarek rozwiniętych, do głównych gospodarek rozwijających się, to jest to nieporównywalne. To, co ważne, zadłużenie gospodarek rozwiniętych nadal rośnie. Gospodarek rozwijających się wcale nie. Rezerwy walutowe tych krajów pozwalają im na dużą elastyczność w handlu. W związku z tym możliwości wynikające z polityki makroekonomicznej i sytuacji makroekonomicznej tych krajów są dużo większe niż krajów rozwiniętych. Pomimo tego, że gospodarki są bardzo silne, nie możemy zapominać o tym, że wiąże się z tym określone ryzyko kredytowe. Dlatego, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wieloma problemami płynnościowymi firm, które były postrzegane jako bardzo bezpieczne przystanie, że tak powiem, dlatego że były one powiązane bezpośrednio z instytucjami rządowymi poszczególnych krajów rozwijających się. Mieliśmy do czynienia z problemami płynnościowymi, z upadłością znacjonalizowanych banków w Kazachstanie. Mieliśmy do czynienia z problemami
z upadłością firm, które należały do rządu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Dubaju, gdzie określone pieniądze zostały przez wierzycieli utracone. Przede wszystkim dlatego, że wierzyli oni, że jeżeli spółka należy do skarbu państwa bądź jest bardzo silnie powiązana z rządami poszczególnych krajów, to jest bezpieczną przystanią, niezależnie od tego, że nie dysponujemy gwarancjami tego skarbu państwa. Okazało się, że wcale niekoniecznie musi tak być i w wielu przypadkach wierzyciele stracili dosyć pokaźne kwoty. Jeżeli chodzi o Chiny, które są motorem napędzającym całą gospodarkę światową, one mają oczywiście swoje problemy. Dla rządu Chin przede wszystkim problemem jest to, że konsumpcja wewnętrzna, konsumpcja gospodarstw domowych jest stosunkowo niska. Inwestycje rosną bardzo szybko i można nawet powiedzieć, że rząd Chin stwierdził, że rosną zdecydowanie zbyt szybko, a konsumpcja wewnętrzna nie. W związku z tym stara się ograniczać akcję kredytową, stara się ograniczać pieniądze dostępne dla przedsiębiorstw chińskich, chociaż szczerze mówiąc nie odnosi to pożądanego skutku, gdyż firmy te znajdują wiele możliwości uzyskiwania finansowania od innych instytucji parabankowych, które są gotowe dawać kredyty bądź pożyczki tym przedsiębiorcom. To, że ta akcja kredytowa jest tak rozdmuchana, powoduje, że po pierwsze, wiele firm, które być może nie mają do końca zdolności kredytowej, uzyskuje kredyty na swoją działalność, a po drugie, przemysł w Chinach jest bardzo mocno rozdrobniony. Jeżeli porównamy sobie takie główne sektory przemysłu ciężkiego między Chinami, Japonią a południową Koreą, to możemy zauważyć, że ta koncentracja jest zdecydowanie niższa, firmy są słabsze, w związku z tym teoretycznie bardziej podatne na kryzys i jakieś turbulencje. To oczywiście nie musi się zdarzyć w najbliższym czasie, ale w średnim terminie trzeba wziąć pod uwagę to, że ta akcja kredytowa rozdmuchana do bardzo dużych rozmiarów niekoniecznie dobrze musi chińskiej gospodarce służyć. Na koniec, jeżeli chodzi o ocenę krajów, to tutaj to, co istotne, warto zauważyć, że rating przedsiębiorstw indyjskich został obniżony do A4. To wynika przede wszystkim z tego, że przedsiębiorstwa indyjskie zadłużają się ostatnio dużo bardziej, są dużo gorzej zachowują się, jeżeli chodzi o dyscyplinę płatniczą, a do tego jeszcze mamy do czynienia z pewnymi turbulencjami, jeżeli chodzi o sytuację społeczną w Indiach, z różnymi niepokojami, które mogą wpłynąć na sytuację płynnościową i zachowania płatnicze firm. Oczywiście mamy też do czynienia ze spadkiem notowań takich krajów jak Polska, Słowenia czy Czechy. To wynika z bardzo silnego powiązania jednak tych rynków, tych krajów ze strefą euro. W przypadku Polski również ze spadkiem konsumpcji wewnętrznej, która do tej pory była bardzo silnym motorem wzrostu dla naszej gospodarki. Jeżeli chodzi o inne regiony w gospodarkach rozwijających się, warto zauważyć spadek tego ratingu do A3 z negatywną obserwacją dla Afryki Południowej. Reasumując, chciałbym potwierdzić to, że rzeczywiście sytuacja gospodarek rozwijających się jest dużo lepsza niż strefy euro i dla nas jako dla kraju, dla nas jako przedsiębiorców podstawowym aspektem i podstawowym zadaniem jest to, aby móc wykorzystać potencjał, który tkwi w tych krajach, aby móc poprawiać sytuację finansową naszych własnych przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo.